Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No teraz sitwa prawników amerykańskich również wciągnęła się w cały, w te oszołomienie lewactwa amerykańskiego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Amerykańskie Stowarzyszenie Prawników proponuje nowe akredytacje, które oni udzielają szkołom. Także proponują, żeby było bardziej dostępne dla różnych ras, żeby było bardziej politycznie, komunistycznie poprawne, no i mniej zróżnicowane intelektualnie. Także to jest ten czysty komunistyczny osiągnięcie tego stanu, kiedy wszyscy mają równe żołądki, już nie ma znaczenia, czy mają jednakowe ręce, i mają jednakowe umysły i mają jednakowy intelekt. No, ale cała ta propozycja, no to nie ma kompletnie nie ma sensu, no ale przypuszczalnie będzie zrobiona środowisko tych prawników. Oni czują po prostu pieniądze, no i będą to robili. Stowarzyszenie Prawników Amerykańskich, no to oni dają akredytację tym szkołom prawniczym, no i ich rola jest kompletnie inna. Sąd Najwyższy, oni powinni wiedzieć najlepiej, bo Sąd Najwyższy by to zawsze zakazywał preferencji właśnie rasowych. Przyjmowania do szkół są w zasadzie zakazane na podstawie rasy. No a teraz jest ta odwrotny rasizm i do szkół są przyjmowani ludzie z gorszymi wynikami, ale z innym kolorem skóry. To, że prawnicy regulują te możliwości dostania się do szkół prawniczych i zostania prawnikiem, no to zawsze było to nienormalne, to jest nieprawidłowe. Oni po prostu trzymają się swoich, no tak jak w Polsce to w zasadzie przechodzi z dziadka na wnuczka przez syna, i w Ameryce jest mniej więcej podobnie, tylko troszeczkę inaczej. To żeby zostać prawnikiem jest wyjątkowo drogie. No i to zmniejsza konkurencję dla dzisiejszych prawników, którzy nie potrzebują konkurencji. No, jedyne, co potrzebują, no to tylko kontrolować, żeby jak najmniej się dostało i żeby dostali się tylko ci, którzy mogą się dostać. Także teraz Stowarzyszenie Amerykańskich Prawników chce te obudzenie socjalistyczne w Ameryce wykorzystać do tego, żeby podnieść te koszty operacji, żeby wprowadzić tą ideologiczną, komunistyczną jednorodność, zredukować wolność akademicką, no bo to ogólnie studia, no to zawsze przez ostatnie 250-300 lat w Ameryce, nawet więcej, no to była ta idea, żeby po prostu różne idee się ze sobą zderzały, żeby był jakiś tam dialog, żeby była rozmowa, a teraz wszyscy dążą w kierunku jednopartyjności i jednorodności. Także nawet prawnicy teraz ogólnie są z reguły lewakami, no to teraz już prawnicy będą kompletnie tylko lewicowi socjalistyczni i nie będzie nikogo z konserwatystów. Także to następna dziedzina, czy następna część społeczeństwa po prostu jest wymieniana, normalnie są wymieniani na lewaków. Te nowe standardy do akredytacji, no to by wymagały od szkół, żeby pokazać taki nieustanny postęp, że tam ciągle coś się dzieje w kierunku zróżnicowania. No to zróżnicowanie w Ameryce, no to teraz jest już obsesyjne. Ma być zróżnicowane pomiędzy wykładowcami i studentami, no i również
wśród biurokracji. Także oni zachęcali by te szkoły, żeby to zrobili w jakimś takim planie kalendarzowym, żeby to wszystko miało jakieś postępy. No i tam będą musieliby spełniać te rasowe wymagania, czyli będą kwoty, mają być jakieś kwoty, całe te badania i nauka, no to już zostaje na ostatnim miejscu. Stowarzyszenie chce wprowadzać również tą różnorodność, no ta różnorodność rasowa, no i również preferencje seksualne, jak również wymagania identyfikacji płciowej. No to znaczy, że mają być dużo tych transwestytów, mają być przyjmowani i tak dalej, i tak dalej. Także że to jest następna sprawa. Ale czego brakuje w tym wszystkim? No w tym wszystkim to brakuje różnorodności intelektualnej. Czyli to już nie będzie wymagane najlepsi ludzie, czy ci, którzy zdają najlepiej egzaminy, czy mają najlepsze wyniki, no to już odchodzi na plan dalszy. No i wszyscy ci prawnicy śpiewają tą jedną piosenkę, jeden ten marsz komunistyczny, żeby właśnie stworzyć zmiksowane, to wymieszane rasy, wymieszane płcie, no i te seksualne preferencje, czy tożsamość. No to jest ta piosenka dzisiejsza komunistów. Wyniki szkolne, wyniki studenckie nie mają już żadnego znaczenia. Każdy normalny rozumie, że to lewactwo wśród prawników jest nieprawdopodobne i każdy normalny rozumie, że lewactwo będzie jeszcze większe. Także trudno sobie wyobrazić, że może być jeszcze większe, ale będzie jeszcze większe. No, smutne to jest to, że ich punkt widzenia redukuje ta racjonalność, dlaczego bo często szkoły były oskarżane właśnie za dyskryminację względem rasowym. No a teraz jest odwrotna dyskryminacja. Jeżeli to wszystko będzie zaadoptowane, no to Sąd Najwyższy w zasadzie już będzie musiał chyba się zgodzić, że wybory do szkół prawniczych są bazowane na kodzie pocztowym, a nie na tym, jakie są wyniki studenckie. No i to jest właśnie nielegalne. To w sumie jest nielegalne. Wiele stanów ma prawa swoje własne stanowe, ma swoje paragrafy, ma swoje przepisy, które zabrania żeby uniwersytety publiczne patrzyły na rasę czy na płeć przy przyjmowaniu studentów, jak również przy przyjmowaniu do pracy. Ta nowa propozycja Stowarzyszenia Prawników, no to pokazuje, że oni chcą robić coś nielegalnego. Także prawnicy proponują coś nielegalnego. To już jest początek końca, tak? Jeżeli prawnicy proponują coś takiego, co nie jest prawne, no to już nie jest dobrze. Te wszystkie standardy również by wymagały to, żeby szkoły prawnicze stwarzały jakieś takie środowisko czy klimat włączeniowy dla studentów, dla pracowników, no i również dla wykładowców. No ale te włączenie i ta równość, no to jest taki słowo wytrych, to jest taki eufemizm komunistyczny, który w zasadzie będzie znaczył kompletnie co innego. Tam nie będzie włączenia, tam będzie w zasadzie tylko jednopartyjne, lewackie widzenie świata i znowu konserwatyści będą eliminowani. Ten poradnik czy przewodnik, jak to ma być robione,
No to oni sugerują, że wymagania, nie wymagania, wyniki akademickie, no to nie są najważniejsze, tylko ważne jest, jak zróżnicowana i różnorodna jest ta grupa studentów w szkole. I testy nie są najważniejsze, tak? Także to będzie wszyscy ci aplikanci, którzy się dostaną, czy będą zdawali, no to ta równość to się skończy tym, że to będzie niedokładne, no i będzie wszystko obniżało. Będzie obniżało wyniki i renomę tych szkół, dlatego że no, część teraz to jest to modne, że studenci mówią, że nie czują się komfortowo. No i wtedy wszystko jest wymieniane. No to jest czasami aż trudno uwierzyć, co się dzisiaj dzieje w tych wszystkich uczelniach. No i teraz wzięli się za szkoły prawnicze. Te zachęcanie do tej różnorodności, te zachęcanie do równości, no i do tego, żeby były treningi właśnie dotyczące tego, no to już jest indoktrynacja, to po prostu jest socjalistyczna, taka komunistyczna indoktrynacja, no i to narusza tą wolność uniwersytecką, to narusza cały ten system, jaki był do tej pory. No i te propozycje no to są typowo właśnie komunistyczne. Wymaga również Stowarzyszenie Prawników, no to wymagałoby nauczania w poprzek kultur. No co to znaczy? To znaczy, że czarni nie uczyliby się jeszcze niczego o białych, no ale każdy biały musiałby się uczyć się o czarnych. Także to nie za bardzo wiadomo, jak to by się odbywało, no ale można przypuszczać, że będzie po prostu propaganda. No szkoły prawnicze nie powinny mieć takiej propagandy czy indoktrynacji. To nie o tym polega, żeby szkoły prawne uczyły płci, czy o transwestytach, czy o preferencjach seksualnych, no a będą uczeni. Te wszystkie nowe standardy, no co to zrobi? No to jak zwykle zrobi, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Znowu będą jacyś biurokraci od zróżnicowania, od dywersyfikacji, będą specjaliści od transwestytów i innych preferencji seksualnych, będą najróżniejsi eksperci. Także koszt tej edukacji znowu pójdzie do góry, znowu będzie jeszcze bardziej droższe, no i będzie dla normalnych takich ludzi, którzy płacą podatki, no to będzie jeszcze mniej dostępny, ale dla wszystkich tych, którzy mają szkolnictwo subsydiowane, no to będzie idealne. Oni po prostu będą pracowali dla tych organizacji niedochodowych. No szkoły prawnicze, no to one to są szkoły wyższego użytku i one nie płacą podatków, także co oni robią, no to jest kartel, to jest po prostu kartel, to jest stowarzyszenie prawników, które pilnuje tego, żeby było wszystko standardowe. Jeżeli wszystko jest standardowe, no to redukuje różnorodność. Jeżeli redukuje różnorodność, no to wtedy nie ma konkurencji. Jak nie ma konkurencji, no to szkoły
w zasadzie non-profit, czyli niedochodowe, niekomercyjne, no to oni mają to zainteresowanie, żeby się udzielać politycznie, no i tak samo są zainteresowani, żeby cenę tego dyplomu prawników po prostu trzymać niemożliwą do uzyskania przez wielu ludzi. No ideologicznie to są usatysfakcjonowani, no ale tam forsa jest, tak, to jest też forsa, to są pieniądze dla wszystkich tych prawników, nie ma konkurencji, dlatego, że nie ma konkurencji, bo prawnicy kontrolują produkcję prawników. No rolnicy produkujący mleko nie kontrolują tej produkcji mleka. No ale w Europie to chyba tak. W Europie to też jest kontrolowane, no, ale to jest trochę inna sprawa. Także prawnicy to jest następna grupa, która w zasadzie w całym pędzie, w całą szybkością galopuje w kierunku totalitaryzmu, jednopartyjnego systemu amerykańskiego. No jest 2022, zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, czy to się wszystko, cała to wahadło odkręci. No jest nadzieja, że się odkręci. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Klikajcie na reklamy. Zdrowie dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. No, widzicie, co się dzieje. Nawet prawnicy, no wszędzie prawnicy to są gnidy z reguły. No jest może tam 5% uczciwych, kiedyś byli ideologicznie zainteresowani, no ale większość to po prostu robi kasę. W Polsce chyba jest jeszcze gorzej dostać się na studia prawnicze tam. No może na studia prawnicze to nie, ale żeby dostać robotę, no to wszystko jest ręka rękę myje, dlatego ludzie tak chyba też nie idą dużo na studia. W Ameryce są drogie i też są problemy. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. Wszystko idzie w jednym kierunku socjalistycznym. Jedna partia to jest stagnacja. Jedna partia to nie ma konkurencji. Jedna partia to jest po prostu ocet na półkach i wieczne braki. Także jeżeli przyjechaliście, pamiętacie, ocet na półkach i jednopartyjny system, no to właśnie głosowaliście na Bidena. Mam nadzieję, że w 2022 zmienicie swoje preferencje polityczne, zrozumiecie, o co chodzi. Zdrowie dla normalnych.